Wróćcie, Dominiczko, bo jadą goście. Wróćcie, Dominiczko, bo jadą goście. Ja się już nie wrócę, bo się bardzo smucę. Zresztą Jerzech już na moście. Wróćcie, Dominiczko, czemu idziesz precz? Wróćcie, Dominiczko, czemu idziesz precz? Joch ci już powiedziała, nie byda cię chciała, są to przeca, wiesz. Prowadź mnie, dróżko, hen w szeroki świat. Prowadź mnie, dróżko, hen w szeroki świat. Gryfno piosenka po śląsku, śpiewamy dzisiaj wam. Pomału, kącek po kącku, nauczyć się ją do. Śpiewajcie razem z nami, bo refren prosty jest. Kasik pomiędzy wierszami, znajdziecie może sens, może sens. Śląsko piosenka fajno jest, Śląsko piosenka śpiewać chcesz. Choćbyś nie wiedział o czym jest, jak wpadnie w ucho to już ma sens. Teraz jak wszyscy ją znucie, to jeszcze prościej jest, bo z nami zaśpiewacie głośno tak na fest. My frajda z tego mamy, jak spodoba się, i chętnie zaśpiewamy z wami refren ten, refren ten. Śląsko piosenka fajno jest, Śląsko piosenka śpiewać chcesz. Choćbyś nie wiedział o czym jest, jak wpadnie w ucho to już ma sens. Śląsko piosenka fajno jest, Śląsko piosenka śpiewać chcesz. Choćbyś nie wiedział o czym jest, jak wpadnie w ucho to już ma sens. Piosenka fajno jest, Śląsko piosenka śpiewać chcesz. Choćbyś nie wiedział o czym jest, jak wpadnie w ucho to już ma sens. Śląsko piosenka fajno jest, Śląsko piosenka śpiewać chcesz. Choćbyś nie wiedział o czym jest, jak wpadnie w ucho to już. Widzicie, drodzy ludeczkowie, tak mnie dróżka poprowadziła, że wylądowała w tramwaju Radia Fest. Jest ze mną Damian Cholecki. Damianie, powiedz mi, jakie są twoje plany na święta? Moje plany na święta? Jak najmniej pracować, jak najwięcej leżeć. Leniochować, bardzo dobrze. Dokładnie tak, lenistwo jest najważniejszym planem w te święta i mam nadzieję, że mi się to w tym roku uda. A co będziesz przygotowywał na ta wieczerzo wigilijną? O, to moja mama. Tradycyjnie makówki, zupa z ryby, grzanki do tego, co tam jeszcze, no? Moczka lubisz? Moczka w takiej prawdziwej postaci, bez piwa i bez tych wszystkich dodatków, ja nie lubię z piwem. Czyli jak ją ważysz?
Piernik się gotuje, do tego się dodaje cukier, wszystkie migdały, pierdoły i potem wychodzi fajna moczka z tego. I je się ją przez całe święta. Jeszcze przez całe święta, to był Edek. Przez całe święta się je, czasami nawet po świętach. Wiesz, najgorsze jest to, że tyle się rzeczy gotuje na święta, że później nie ma czasu ich zjeść, prawda? To wszystko stoi. Dlatego ja już kiedyś powiedziałem, żeby wejść w taki program trochę minimalistyczny na święta i zrobić tylko kilka rzeczy, które się na pewno będzie jadło, prawda? Ja na przykład jem makówki bardzo duże, uwielbiam makówki. A po makówkach się bardzo dobrze śpi. No bo mak usypia, no tak, no. To jest taki nasz legalny afrodyzjak, taki, prawda, taki uspokajacz. A Damianowi prezenty przynosi dzieciątko czy kto? Przeważnie ludzie. Dzieciątko w formie takiej spakowanej, podchoinkowej oczywiście jest mile widziane. Jak macie Państwo jakieś pomysły na prezenty, zapraszam. Do Brennej. Tam jest duża choinka, możecie porzucać. Bardzo chętnie. Na pewno spełnimy Twoje marzenia, tylko możemy się dowiedzieć, o czym Ty marzysz. Co byś tak najchętniej chciał dostać pod choinkę? Pod choinkę taki duży wór zdrowia by się przydał. No i tego Ci życzymy. Dużo zdrowia, dużo energii, dużo weny, no i żeby te święta przyniosły radość, odpoczynek, no i pomysły na kolejne piosenki. Dziękuję pięknie, również życzę wszystkim fantastycznych, wspaniałych i przede wszystkim zdrowych świąt Bożego Narodzenia. I trzymajcie się. A teraz piosenka właśnie Damiana Holeckiego. A jo idę dalej se wędrować po tym fantastycznym tramwaju. Jesteś moim aniołem, jesteś moim marzeniem. Wszystkim, czego pragnąłem, chcę zawsze z Tobą być. Jesteś moim aniołem, jesteś moim natchnieniem. Dzięki Tobie zacząłem tak naprawdę żyć. Serca drzwi, miłość padła niczym.
czego pragnąłem. Chcę zawsze z tobą być. Jesteś moim aniołem, jesteś moim natchnieniem. Dzięki tobie zacząłem tak naprawdę żyć. No i drodzy widzowie, my jademy dalej, a z nami zespół? Zespół Etka. Witam was bardzo pięknie. Słuchajcie, jaki plan na święta? Siedzimy w doma. Odpoczywamy. I co? Leniuchujemy, o, może tak najprościej. Zawsze rodzinnie. Zawsze rodzinnie. A choinka już macie przygotowano? No jeszcze nie, ty Zbyszek. Jeszcze nie. No, na choinkę jeszcze trochę czasu. A będzie żywo czy sztuczno? Powiedzą, ona będzie żywo inaczej. Żywo inaczej? Co to znaczy? Że chcielibyśmy bardzo, żeby ona była żywa, ale niestety zostanie sztuczna. Ja próbuję reanimować już 10 rok, ale jakoś, nic się cały czas zesztywniała i zielona cały rok. A jakie kolory na choince? Kasia, jaki wybierasz w tym roku? Niebieski? Nie, czerwony na pewno. Czerwony. Do czerwonego myślę jakiś złoty, więc coś, no, coś takiego by było. Czerwono-złoto. Tak. Bo zawsze Kasia wybiera. Tak, zawsze Kasia jest do wybierania koloru. A ty Zbyszek, jaki kolor? Jo, nie wiem, to zależy jak rodzice ubiorą. Jo, dzisiaj do rodziców, jo, na święta do rodziców jada. Ja tak się wcisnę ci na chwilę na gotowe, tak najlepiej, najlepiej. Słuchajcie, no właśnie, a opłatkiem dzielicie się przed Wigilią czy po? Bo to w różnych domach różnie bywa. My przed. A Sylwester w domu, czy będziecie imprezować? Nie, w domu na Sylwestra jest nudno, nie Zbyszek? Dokładnie. Idziemy w trójkę, jademy zagrać. Na szczęście niedaleko. Idziemy do pracy. Znaczy to nie jest praca w zasadzie, powiem wam, do wesołej pracy, tak. Jeden rok mi się trafiło, że Sylwester odwołali, siedział że z żoną w domu. Ani ona, ile ani on. Ile do pierwszej może? Do drugiej. Walka o pilota, bo to jeszcze były czasy, że jeden telewizor i no nie. Ja wolę być z ludźmi, widzieć jak się cieszą i to dla mnie jest też przeżycie. A w najbliższym czasie kaj was będziemy mogli usłyszeć? W niedługim czasie Sylwester, a dla telewidzów wyślemy niedługo fajny teledysk do naszej piosenki. Tak. Narysowałam cię. Także tak. Niedługo go dostaniecie, będziecie go mogli puszczać na okrągło. Oczywiście, obiecujemy, nasi widzowie są zawsze żądni nowych teledysków i bardzo chętnie was słuchają. Słuchajcie, czego byście chcieli życzyć waszej publiczności i najbliższym? Ty, Kasia. Wszystkim myślę zdrowia, pieniędzy, tak. No i szczęścia i spełnienia marzeń, myślę, takich, nawet bardzo takich malutkich, najmniejszych, ale takich, które każdy sobie właśnie gdzieś tam w swojej głowie ma. I my też tego wszystkim widzom życzymy, a jo dali ruszą tutaj w podróż po tramwaju, a państwa zapraszam na piosenkę. Święta, święta Bożego Narodzenia. Wszyscy, wszystkim dzisiaj są życzenia. Szczęśliwego, nowego, dobrego roku. Tego zespół Time życzy w nowym roku. Wigilia gwiazd i nocy blask, rodzinnych świąt nadszedł czas. Lasy rąk, świateł blask, nakryty stół porusza nas. To właśnie święta, błogi nastrój nastał. Boża dziecina już na świecie jest. Święta, święta, Boże dziecię z nami. Glori, gloria, zaśpiewajmy razem. Zaśpiewajmy Panu. Razem zaśpiewajmy. Zaśpiewajmy Panu. Razem zaśpiewajmy. A,
na świat. W ukryciu nocy mały Zbawiciel wielkiej mocy. Ogniki gwiazd rozbłysły w nas. Maleńki Jezus wita was. To właśnie święta, błogi nastrój nastał. Boża dziecina już na świecie jest. Święta, święta, Boże dziecię z nami. Glori, gloria, zaśpiewajmy razem. A zaśpiewajmy Panu. A razem zaśpiewajmy. A zaśpiewajmy Panu. A razem zaśpiewajmy. Śpiewali Panu nad Pany. Witaj nam Jezu kochany. Niech Ci rozbrzmiewa wdzięczne gloria i Matce, która Cię zrodziła. To właśnie święta, błogi nastrój nastał. Boża dziecina już na świecie jest. Święta, święta, Boże dziecię z nami. Glori, gloria, zaśpiewajmy razem. A zaśpiewajmy Panu. A razem zaśpiewajmy. A zaśpiewajmy Panu. Razem zaśpiewajmy. A zaśpiewajmy Panu. A razem zaśpiewajmy. A zaśpiewajmy Panu. A razem zaśpiewajmy. Drodzy Państwo, i w naszym cudownym tramwaju kolejny gość. Witam serdecznie, Krzysztof Koniarek. Witam Cię bardzo pięknie. Witam serdecznie wszystkich, którzy oglądają nas w tej chwili. Krzysztofie, ja mam do Ciebie takie pytanie. Już za niedługo święta, atmosfera widać, czuć na każdym kroku. Na przykład po tym fantastycznym reniferku. Powiedz mi, kiedy do Ciebie święta są fajne? Wiesz co, u mnie święta rzeczywiście są taką rodzinną od dawna tradycją. My rzeczywiście świętujemy, przygotowania trwają i już trwają, bo wczoraj na to samo pytanie gdzieś musiałem odpowiedzieć i wszyscy byli zdziwieni, że wiesz, ja już od 3 miesięcy mam choinkę zamówioną, nie? No ale tak... I ona cały czas idzie, czy już jest? Nie, ona cały czas jeszcze rośnie w tej szkółce, ale już tam jest, wiesz, kartka z moim nazwiskiem, jadę ją dzień przed Wigilią, bo u mnie tradycyjnie, no, trochę się tradycja też zmienia, że już nie w Wigilię ubieramy, ale dzień przed. A jakie kolory będą na tej choince? Bardzo tradycyjne. Nie ma, u mnie jest bardzo kolorowa choinka i jesteśmy tego, wiesz, od dzieciaków nauczeni, że na choince musi być wszystko, a więc są i owoce, są pierniki, które sami robimy. Wczoraj jeszcze suszyliśmy, wiesz, jakieś tam plasterki pomarańcze, jabłek, no i kilka tam tych sztucznych ozdóbek też się znajdzie. No właśnie, a jakie są Twoje zadania w ten dzień wigilijny? Co musisz robić? Oj, my to mamy podzielone bardzo mocno, bo wiesz, moja żona zajmuje się czymś, a do mnie należy karp, pierogi i choinka. To są moje zadania, także karp od początku do końca, pierogi od początku do końca, no i choinka, tak jak mówiłem.
też. Choinki nikt nie rusza i dekoracje w domu, wiesz, tego nikt nie rusza, nawet syn mój, mamusia tego nie dotykaj, bo to źle powiesi, żeby działa teraz. A jaka jest twoja ulubiona kolęda, której nie może zabraknąć święta? Zawsze po wieczerzy śpiewamy kolędy, no to jest zrozumiałe, gitara i śpiewamy kolędy, zaczynamy zawsze od śródnocnej ciszy. Lubię bardzo kolędę, gdy pierwsza gwiazda, to właściwie nie jest, to jest piosenka świąteczna czy pastorałka. No i trzecią kolędą, to już jest tradycja, że te trzy kolędy po kolei, to jest, nie wiem czy mogę głośno powiedzieć, bo podsłuchuje nas, ale to jest kolęda właśnie Heńka Cicha. No właśnie, słuchaj Krzysiu, my z tobą się za niedługo też zobaczymy, bo 11 lutego bierzesz udział w koncercie Czerwiące Leszczynach. Czy mógłbyś zaprosić naszych widzów na ten koncert? Drodzy Państwo, ja już dziś zapraszam na to szczególne wydarzenie w Czerwiące Leszczynach. Odbędzie się koncert pod tytułem Muzyczne Wędrówki. Będzie nas tam kilkoro wykonawców, ale ja już wiem, że to będzie w tym dniu najgłośniejsze, najfajniejsze miejsce tu na Śląsku. I bardzo serdecznie zapraszam wszystkich. Bądźcie tego dnia z nami. Ja przyjadę 500 km, wy macie tu bardzo bliziutko, więc musimy być razem w tym dniu. Dokładnie, musimy w tym dniu być razem. Życzę tobie wszystkiego dobrego, spokoju na święta, zdrowia i weny twórczej. A państwa, żeby jeszcze bardziej zaprosić na ten koncert, piosenka Krzysztofa. Spotkałem ciebie w letni dzień, byłaś jak z mego snu. Za jeden uśmiech lub czuły gest zrobię wszystko, co chcesz. Twój czuły dotyk, uśmiech twój, nasza miłość wciąż trwa. Cieszę się tobą w każdy dzień, czy spełni się mój sen. Tylko ciebie chcę, wiesz, że serce twe na zawsze w moim pozostanie. Właśnie miłość ta, którą dałaś mi, rozpala w sercu mym kochanie. Tylko ciebie chcę, wiesz, że w oczy twe chcę ciągle patrzeć w dzień i w nocy. Bliskość naszych dusz, miłość w sercach już na zawsze naszych pozostanie. Dziś pytam siebie, jak mam żyć, bym zawsze mógł z tobą być. Tulić do serca i kochać cię, na zawsze mieć szczęście twe. Dni będą takie, jak w twych snach, piękne jak słońca blask. Cieszę się tobą każdego dnia, nasza miłość niech trwa. Tylko ciebie chcę, wiesz, że serce twe na zawsze w moim pozostanie. Właśnie miłość ta, którą dałaś mi, rozpala w sercu mym kochanie. Ciebie chcę, wierzę w oczy twe, chcę ciągle patrzeć w dzień i w nocy. Bliskość naszych dusz, miłość w sercach już na zawsze naszych pozostanie. Tylko ciebie chcę, wierzę w serce twe, na zawsze w moim pozostanie. Właśnie miłość ta, którą dałaś mi, rozpala w sercu mym kochanie. Tylko ciebie chcę, wiesz, że w oczy twe chcę ciągle patrzeć w dzień i w nocy. Bliskość naszych dusz, miłość w sercach już na zawsze naszych pozostanie. Bliskość naszych dusz, miłość w sercach już na zawsze naszych pozostanie. Drodzy państwo, my cały czas podróżujemy tym rozbawionym, fantastycznym tramwajem Radiem Fest. Panowie, skąd pomysł na taką właśnie imprezę?
No to już ósmy rok, chcieliśmy wyjść do naszych słuchaczy jakby tak bezpośrednio, ale też uhonorować naszych gości, którzy tutaj z nami jeżdżą, bo to są zespoły, które współpracują z nami przez cały rok i nie tylko przez cały rok, ale no już ciągle, jak tylko Radio Fest istnieje. Także to takie trochę też uhonorowanie tych wszystkich zespołów, aby mogli się spotkać również w takiej niecodziennej sytuacji ze słuchaczami. Do Was też to jest chyba bardzo fajne wydarzenie, bo widzę, że tutaj wszyscy razem, nie dość, że się bawicie, to i doskonale integrujecie. To prawda, rzeczywiście tak jest. Integracja z zespołami jest od zawsze, tego się nie da ukryć. Natomiast nie zapominajmy o tym, że tutaj najważniejsze jest to, aby słuchacze mogli się z nami spotkać, z artystami, bo oni na to czekają cały rok, kiedy tak naprawdę mają artystów na wyciągnięcie ręki. I to jest taka rzecz podstawowa. Druga sprawa, o której też warto wspomnieć, że poruszamy się tramwajem, tak? Czyli taki główny środek lokomocji, komunikacji miejskiej na Śląsku. Doceniamy to, kochamy tramwaje, kochamy tramwajarzy i dlatego oni są zawsze razem z nami. Nam się ten pomysł bardzo podoba. Dziękujemy, że możemy tutaj z Wami być i przeżyć tę niesamowitą podróż. A ja podziwiam Waszego kamerzysty, który w tej sytuacji bujania tego tramwaju jest w stanie utrzymać równowagę. Wielkie gratulacje. A to Pani jak bardzo ładnie go zauważyłeś? Ja, no. Dziękuję, dziękuję. Tak więc my ruszamy dalej tym naszym fantastycznym właśnie bankom. Jademy dalej, a teraz pioseneczka. Życie to los, który bierzesz od lat, gdzie spojrzysz, on ciągle trwa. Rządzi i sprawia, że cały nasz świat to nie dziecinna gra. Każdy z nas pragnie marzenia spełnić, dla ciebie i dla mnie też są. Spróbuj z nich złożyć ukrytą swą sieć, miej tajemnicę swą. Kochaj ludzi i uczucia wiesz, życie daje co tylko chcesz. Dziś symbolem szczęścia uśmiech jest, to niewielki gest. Szanuj ludzi i uczucia wiesz, bierz od życia co tylko chcesz. Dziś potrzebny każdy uśmiech jest, zdać się na ten gest. Skromność, uczciwość niech cechują nas, czyny ważniejsze tu są. Na słowa dawno już minął ten czas, reszta jest tylko grą. Się zdarza raz szczerość, raz nie, niełatwo znów uśmiechać się. Wtedy wyluzuj i podnieś swą brew, z uśmiechem witaj dzień. Kochaj ludzi i uczucia wiesz, życie daje co tylko chcesz. Dziś symbolem szczęścia uśmiech jest, to nie wiesz. Wiesz od życia co tylko chcesz. Dziś potrzebny każdy uśmiech jest, zdać się na ten gest. Nie warto żyć bez uśmiechu, szary jest każdy dzień. Na życie spójrz kolorowo, niech smutek obejdzie w cień. Kochaj ludzi i uczucia wiesz, życie daje co tylko chcesz. Dziś symbolem szczęścia uśmiech jest, to niewielki gest. Szanuj ludzi i uczucia wiesz, wiesz od życia co tylko chcesz. Dziś potrzebny każdy uśmiech jest, zdać się na ten. Potrzebny każdy uśmiech jest, zdać się na ten gest.
Z nami zespół Universe, witam bardzo serdecznie, witam cię. Tutaj tak sobie mogę z wami podróżować i bardzo mnie to cieszy. Powiedz mi, a jakie są twoje plany na święta? Czy w tym dniu będziesz odpoczywać, muzykować? Co się będzie działo? W święta w domu, bo tyle lat było, że my ciągle wyjeżdżali, że nawet był taki czas, że w domu nie wiedzieli, czy będą święta ze mną, czy nie. I od jakiegoś czasu staramy się, żeby te święta były, ale przed świętami mamy właśnie 16 koncert taki świąteczny już w Chorzowie, 17 w Nowym Bytomiu. Potem mamy chwilę przerwy i zaraz po Nowym Roku już jedziemy wyjątkowo z kolędami w Wielkopolskie Szamotuły i do Ostrowa Wielkopolskiego. Potem tutaj mamy jeszcze parę właśnie takich nie do końca dogadanych terminów. Potem wyjeżdżamy pod koniec stycznia jeszcze do Niemiec, do Maintal. Tam gramy koncert w sobotę przebojowy, a w niedzielę kolędowy. Sporo tego. Więc tak naprawdę te święta to będzie takim malutkim urlopikiem od tego muzykowania, ale na pewno muzykowania na same święta nie zabraknie. Jaki kolędy będziecie śpiewać? Znaczy my mamy już właśnie też od paru lat, że spotykamy się i śpiewamy kolędy, bo kurczę, jak my nie przypilnujemy tego, żeby śpiewały następne pokolenia, to po prostu będzie ciężko. No, ja jest w tej dobrej sytuacji, że napisał, że pora kolęd, maleńki Jezu, gdy zapada grudniowa noc, zaśpiewajmy kolędy. I to już nawet niektórzy śpiewając, nie mając świadomości, że to są jakby kolędy przez mnie napisane, i one się już jakby też żyją swoim tak tory, mają też swoje wersje, tak jak każda inna kolęda, nie ma dwóch takich samych wykonawców, co śpiewałem tak samo. Byłem ostatnio 3 lata temu w takim jury na festiwalu takim kolędowym, no to chyba z 9 czy 10 zespołów śpiewał któryś z moich kolęd, nawet nie mając świadomości, że to są moje, nie? To też jest fajne takie. Tak więc można śmiało powiedzieć, że te kolędy przeszły tak do tradycji, że wydaje się, że one od zawsze już były i to jest taki sukces. To jest sukces, bo w zasadzie my nie wiadomo jak długo pociągniemy i będą śpiewać może za 20 lat maleńki Jezus, tak samo potem Cicha Noc, nie? Że to jest jakby taki sukces, że to zostanie, nie? I to jest takie, na początku myśmy nie zdawali sprawy z tego, że to jest aż tak daleko idzie, ale jak się co roku gro ileś tam tych koncertów kolędowych w kościołach i potem się teraz przyjeżdża, to cały kościół śpiewa, nie? A właśnie w domu tradycyjne potrawy u ciebie to przede wszystkim co? Znaczy, jo to jest moje danie, bo tam jo robię makówki, to jest podstawa i tako swoja, mam przepis na moczka, że ona jest inna niż wszystkie inne, ale mi najbardziej smakuje. A tak to po prostu, no, ja zawsze jem karpia, moja żona niestety nie lubi ości, więc kupuje sobie jakoś inną ryba. No i tak po prostu, no te podstawowe dania, za dużo nie jemy, bo i tak my są najedzeni. Zresztą jak się już przygotowuje ta Wigilia, to człowiek tak zawsze... Co chwila coś kupnie. Ja już na Wigilię to po prostu jest pojedzony niekiedy. No właśnie, no Wigilia to taki przygotowania całej rodziny i moment integracji, czas, że można się ze sobą pogadać. No, ale też jakby ta sprawa duchowa jest też ważna, żeby my nie zapomnieli, że to są święta Bożego Narodzenia, jednakże do kościoła, że jednak do spowiedzi i przyjąć tego Boga do serca, to jest też ważna rzecz, nie? Bo tak ludzie po prostu już pomalutku świętują, a nie wiedzą co. Więc to jest też ważne. No i to jest faktycznie, że zawsze jest ten jeden taki dzień, w którym jakby już nikt do nikogo nie dzwoni. Nie, że jest jakby ten czas, nigdzie się nie śpieszymy. No i coraz częściej doceniamy ta chwila, bo po prostu bardzo rzadko się zdarza, żeby tak wszyscy, cała rodzina mogła się spotkać. Nie zawsze ktoś gdzieś uciekał. Ja dziękuję ci bardzo za rozmowę. Życzę właśnie spokojnych świąt. A czego ty byś swoim fanom, którzy śpiewają twoje kolędy, czasami nieświadomie, czego byś im życzył? Znaczy, życzyłbym wam wszystkim, żeby przy naszych kolędach wam te święta upływały tak, żebyście po prostu nie zapomnieli o tych naszych kolędach, żebyście też śpiewali. A one nie niosą w sobie taką dozę radości i miłości, że jak ich posłuchacie, to na pewno wam się wszystko dobrze poukłada. Życzę wszystkiego dobrego na te święta i na ten nowy rok. Dziękuję bardzo. Bardzo. Także trochę godał, trochę mówił, bo to nigdy nie wiadomo. To było taki po naszemu.
Czas wszystko zmienia wokół nas. Lato jesiennych już nabiera barw. Wczoraj wygląda inaczej niż dziś. Tylko ty się nie zmieniasz dla mnie nic. Jesteś jak pierwszy wiersz, którego nie zapomni nikt. Jesteś jak chłodny deszcz w upalne letnie dni. Jesteś jak dobry sen po długim ciężkim dniu. Jesteś i będziesz przy mnie tu. Popatrz, jak dzieci już dorosły nam. Jeszcze brzmi w uszach ten dziecięcy gwar. Dzisiaj pędzą jak chmury noce i dni. Tylko ty się nie zmieniasz dla mnie nic. Jesteś jak pierwszy wiersz, którego nie zapomni nikt. Jesteś jak chłodny deszcz w upalne letnie dni. Jesteś jak dobry sen po długim ciężkim dniu. Jesteś i będziesz przy mnie tu. Jesteś jak pierwszy wiersz, którego nie zapomni nikt. Jesteś jak chłodny deszcz w upalne letnie dni. Jesteś jak dobry sen po długim ciężkim dniu. Jesteś i będziesz przy mnie tu. Jesteś i będziesz przy mnie tu. Weroniczko, pojawiłaś się na tej scenie muzycznej niczym zjawa i zawładnęła sercoma wiele. Zmora nie zjawa, zjawa, anielica i porwałaś miliony już powoli słuchaczy. Weroniczko, czy święta będą takim momentem do odpoczynku, czy wręcz przeciwnie, do pracy, do takiego dalszego działania, bo tak dużo wyzwań przed tobą? Znaczy w sumie pracuję ciężko na wszystko cały rok, także święta też nie pozostają jednak odpoczynkiem, jednak to będzie praca. Ale te kilka dni świąt zostawiam dla swojej rodziny. Cieszę się, że się zjeżdża. Dla mnie to są takie najważniejsze dni w roku. Także fajnie, że spędzam je razem z rodziną, z najbliższymi, a później znowu ciężko do pracy i w nowy rok trzeba wejść z hukiem. Znaczy mam taką nadzieję. No tego ci życzymy. Myślę, że po tym, co się wokół ciebie dzieje, nie będzie innego scenariusza. Powiedz mi, który dzień z świąt jest taki najbliższy twojemu serduszku? Wigilia, bo jest najwięcej do jedzenia. No właśnie, Weronika, no nie widać, żebyś lubiła jeść, ale tak... Kamufluję. Dobrze się kamuflujesz. A z tych wszystkich potraw wigilijnych to taka ulubiona twoja to? Ja strasznie lubię barszcz z uszkami i tego po prostu w nadmiarze. Nie przepadam za rybą, ale wszystkie wszelakie kapusty, makowce, makówki, wszystko. Ja wszystko przyswajam. Wszystko przyswajesz. A czy coś sama też próbujesz robić? Wiesz co, ja bardzo lubię gotować, także w większości wigilii przygotowuję sama. U mnie jest taka tradycja, zawsze jest 12 potraw, także od rana do wieczora szykuję wszystko, a moja rodzina się dopiero zjeżdża na głowę. Także wiesz, ja bardzo lubię gotować. A propos tego stołu wigilijnego, to macie jakieś tradycje związane właśnie z samą wigilią, z samym ucztowaniem. Jak to wygląda, kiedy zasiadacie do stołu?
Na pewno mamy sianko pod obózkiem, dla nas to jest taka tradycja i przede wszystkim śpiewamy razem kolędy, słuchamy tych kolęd, razem siadamy do tej kolacji. Chyba to jest jedyny dzień w roku, kiedy wszyscy całą rodziną razem jemy jakąkolwiek potrawę, także dla mnie to jest naprawdę bardzo wielkie wydarzenie. Składamy sobie życzenia, dzielimy się opłatkiem, oczywiście otwieramy później prezenty, także no naprawdę to jest najfajniejszy dzień w moim życiu i taki dzień, w którym mogę spędzić z całą rodziną. A co byś chciała dostać pod choinkę? Co byś chciała, żeby się tam znalazło? No wiesz. No szczerze. Dobra, no. Nikomu nie powiemy. No, dzieciątku. Maserati może być na baterię na razie. Dobrze, Weroniczko, tego Ci życzymy. Na razie pod choinką taki zabawkowy, ale w przyszłym roku życzymy Ci, żebyś dostała kluczyki do niego. Baterię, żebyś dostała. Myślę, że ta kariera Twoja Ci tak się rozwinie, że to będzie już tylko po prostu taki dzień, żeby się to spełniło. Wiesz co, mam nadzieję i bardzo się z tego cieszę, że jest tak jak jest, ale chcę Ci powiedzieć, że nie robię tego dla kariery, tylko dlatego, żeby podzielić się z ludźmi tym, co tak naprawdę kocham. Bardzo się cieszę, że mogę to robić i w sumie jestem tutaj dzięki moim fanom i ludziom, którzy trzymają za mnie kciuki, bo bez nich tego wszystkiego by tutaj nie było, bo oni tak napędzają i dają mi takiego kopa do ciężkiej pracy i wiem, że mam dla kogo to wszystko robić. No właśnie, czego byś im chciała życzyć? No przede wszystkim na te zbliżające się święta, wesołych świąt, spędzonych w gronie najbliższej rodziny, no i przede wszystkim zdrowia, bo to jest w życiu najważniejsze, żeby zawsze byli tacy sami, nigdy się nie zmieniali, bo dla najbliższej rodziny są po prostu Bogiem, najlepszym człowiekiem po prostu na świecie, nie warto się zmieniać, warto być taką osobą, jaką się jest, bo każdy jest wyjątkowy na swój sposób i tego życzę każdemu, żeby się nie zmieniał i został sobą. Ty się też, Weroniczko, nie zmieniaj. Drodzy Państwo, czas na piosenkę. Nie pamiętam prawie, widzę tylko jak za mgłą. Wiem, że był majowy, ciepły dzień. W tłumie ludzi gdzieś zobaczyłem Twoją twarz. Pomyślałem, że to tak nie skończy się. Od dotyku Twoich rąk nie radzę sobie już. Różne myśli w głowie plączą się. Najnormalniej w świecie zakochałem w Tobie się. Już przede mną nigdzie nie ukryjesz się. To Ty, to Ty, to Ty, moje serce skradłaś dziś. To Ty, to Ty, to Ty, chciałbym wciąż o Tobie śnić. To Ty, to Ty, to Ty, w Twoich oczach płomień tkwi. Rozpaliłaś miłość we mnie, już bez Ciebie nie chcę żyć. To Ty, to Ty, to Ty, moje serce skradłaś dziś. To Ty, to Ty, to Ty, chciałbym wciąż o Tobie śnić. To Ty, to Ty, to Ty, w Twoich oczach płomień tkwi. Rozpaliłaś miłość we mnie, już bez Ciebie nie chcę żyć. Na gitarze Ci grał i co mógłbym tylko Tobie dał. Chciałbym Cię rozpieszczać, byś księżniczką czuła się. Czego pragniesz, tylko przy mnie możesz mieć. Od dotyku Twoich rąk nie radzę sobie już. Różne myśli w głowie plączą się. Najnormalniej w świecie zakochałem w Tobie się. Już przede mną nigdzie nie ukryjesz się. To Ty, to Ty, to Ty, moje serce skradłaś dziś. To Ty, to Ty, to Ty, chciałbym wciąż o Tobie śnić. To Ty, to Ty, to Ty, w Twoich oczach płomień tkwi. Rozpaliłaś miłość we mnie, już bez Ciebie nie chcę żyć. To Ty, to Ty, to Ty, moje serce skradłaś dziś. To Ty, to Ty, to Ty, chciałbym wciąż o Tobie śnić.
To ty, to ty, to ty, w twoich oczach płomień tkwi. Rozpaliłaś miłość we mnie, już bez ciebie nie chcę żyć. Rozpaliłaś miłość we mnie, już bez ciebie nie chcę żyć. Podróż trwa, panowie, czy wy macie bilety do tego wspaniałego tramwaju? Mamy bilety? Mamy. Nie, ale zjadłem go. Drodzy Państwo, z nami zespół Blue Party. Powiedzcie mi, jak będziecie spędzać święta? Razem czy osobno? No, rodzinnie, każdy w swojej rodzinie. Tak, my rodzinnie, a razem to się spotykamy w pracy najczęściej, także... Prywatnie już się macie dość. Nie, to nie, że dość, ale po prostu chodzi o to, że raczej święta to nie praca. Jak już, jeśli chodzi o święta, to spędzamy je w rodzinie. Okres przeznaczony dla rodziny, nie? Ja pracę zebrałem wszędzie, tak. Trzymaj się. Proszę Państwa, widać, że my naprawdę tym naszym tramwajem cały czas podróżujemy i takie rzeczy się zdarzają. No właśnie. My się czasami możemy na sobie podeprzeć, wiesz? Tak, tak. Możecie na siebie polegać i jesteście do siebie nawzajem wsparciem. No, było na czym się bezpieczać, że... Tak. Nie, ale a propos świąt, rzeczywiście, tak jak mówią koledzy, przepraszam, spędzamy się w domu, święta w rodzinach, ale czasem się spotykamy. Też u nas święta trwają dłużej, dlatego że mamy też w repertuarze kolędy, także gdzieś tam ten nastrój świąteczny trwa znacznie dłużej. Już od teraz w zasadzie, od początku grudnia, aż tam jeszcze do prawie lutego. A jaka jest Wasza ulubiona kolęda, którą śpiewacie razem? Razem? Razem. Ja będę bardzo taki maluszki, ale też lubię po prostu Cichą Noc, to jest taka klasyka. Ja lubię Lulajże Jezuniu akurat, bardzo. Ja bardzo lubię Cichą Noc. Tak. Słuchajcie, jakie macie obowiązki w domu przed świętami? Wszystkie. Żony nam na wszystko pozwalają. Sprzątać, myć, prać, wszystko możemy. A wy im pozwalacie coś zrobić do siebie? Poprać se, posprzątać se, porobić se. Dobra, no to takie pytanie. Czy wy coś gotujecie na święta? Ja nie gotuję. Ja nie potrafię. Ja siemieniotkę robię. Siemieniotka, czyli co? Bo to już tako zapomniano troszeczkę potrawa. Taka śląska stara potrawa, zapomniana, ale jeszcze gdzieś tam się pojawia w rodzinach. Czy mnie tutaj na Śląsku, można powiedzieć. Jest to bardzo dobra zupa. No właśnie, jak się ta zupa gotuje? Bo dużo osób nie wie w ogóle o jej istnieniu. Jest cały dzień roboty, można powiedzieć, bo przez całą noc się moczy w takim dużym garnku siemię lniane. Na drugi dzień trzeba je przygotować i zacierać. I ten cały zacier, który z tego siemienia zostaje, to wtedy wydaje się do tej zupy. Do tego się jeszcze tak zwane mieli jagło. 2 kilo cebuli, zależy ile tej zupy się robi. My robimy z 4 kilo siemienia lnianego, także no 2 kilo cebuli, przygotować ten wywar z cebuli, przyprawić i gotować. I... Chętnie spróbujemy kiedyś takiej potrawy. A u Was tradycyjne potrawy to? Ja makówki bardzo lubię i uwielbiam. Ja też bardzo makówki lubię. To podstawa. No. I karpia, tak po prostu karpia. No i kapustę, ale kapusta, ale nie deptaną. Nie deptaną. Nie. A słuchajcie, czy w waszym domu moczka króluje? Może nie króluje, ale jest. Tak? U mnie nie. U mnie też tak, nie. No, czasami tak. A ta moczka ma w sobie co? Jakie składniki? Owoce przede wszystkim, nie? Ja osobiście nie przepadam, dlatego może mówię, że nie króluje, ale wiem, że jest, bo zwykle to chodzi o to, żeby tą tradycję wypełnić, czyli te 12 potraw musi być. Ja ryby pod każdą postacią uwielbiam, także wiesz. Ja osobiście popytałaś, czy gotuję. Wiesz, mógłbym coś spróbować, ale po co ryzykować, wiesz, nie? Po co niszczyć atmosferę świąt? Panowie, czego chcecie życzyć waszej publiczności? Spokojnych, radosnych świąt rodzinnych. Szczególnie zdrowia. Przyszłego nowego roku. Spokojnego, takiego dostatniego nowego roku. Udanego. I zdrowego. I takiego spędzonego z Blue Party, wiesz? Oraz ze swoimi rodzinami. Właśnie, być może z drugą płytą. Takie są plany także. Tak, no to panowie, trzymam za was kciuki. Jak tylko się pojawi, to mam nadzieję, że zaprosicie mnie do siebie i będę mogła z wami o tym wszystkim se pogadać. Czuję się zaproszona. Słyszycie państwo, czuję się zaproszona. Nie, żeby się trochę wcisła, nie? Absolutnie. Drodzy państwo, to my też wam życzymy wszystkiego dobrego. No i puszczamy do was piosenkę zespołu Blue Party.
bo nasza zgrana waga w górę we mnie. Cieszy nic, wkurza nagle cały świat, coraz trudniej żyć. Z żoną znowu coś nie tak, ciągle czepia się, lecz na szczęście kumpli masz i wiesz, że nie jest źle. Bo nasza zgrana waga znów razem jest, bez względu na pogodę. I wiem, że nigdy nie zostawi już mnie potrzebie kumpel mój, potrzebie kumpel mój. A przyjaźń dla nas zawsze tak liczy się, i siła, i przygoda. I nawet kiedy wszystko poszłoby źle, ktoś zawsze będzie tu. Czasem nudno robi się, sen zapada świat. Wolno płynie dzień za dniem, ciągle czegoś brak. Jednak wiesz, że długo zbyt to nie może trwać. W towarzystwie paka, ta zgrana paka, bo nasza zgrana paka znów razem jest, bez względu na pogodę. I wiem, że nigdy nie zostawi już mnie potrzebie kumpel mój, potrzebie kumpel mój. A przyjaźń dla nas zawsze tak liczy się, jej siła i przygoda. I nawet kiedy wszystko poszłoby źle, zawsze będzie tu. Drodzy Państwo, z nami zespół Arkadia Band, widza w rękach mocie geszenki, kiere rozdowocie na każdym przystanku. A czy już do swoich najbliższych geszenki prezenty mocie pokupowane? Jasne, że tak. Już częściowo zostały rozdane wczoraj, a niektórzy dostaną je dzisiaj, a jeszcze szykujemy coś na następne, najbliższe dni. Dosia dostała pączki do rozdawania i słuchajcie, kochani, jedna paczka zjadła, reszta brakło. W paczce było 14. Ale ja mam kisiel za to. Tak, ponoć mamy wiśniowy być, schowaj. Mamy być niepoważni troszeczkę to, więc taki jest, tacy jesteśmy, nie? No, no właśnie, proszę Państwa, taki dźwięki wydaje Mikołaj. Czy mógłby Pan to jeszcze raz powtórzyć? Ho, ho, ho. A może na najbliższy, może za rok zrobimy takie małe mega przedstawienie, bo ja nie wiem jak Państwo, ale ja uważam, że Bogdan się naprawdę tak naturalnie do tego nadaje, bo zobaczcie, jak się dobrze przyjrzycie, że on ma tutaj takie naturalne policzki jak Święty Mikołaj. Jeszcze tylko po prostu do tego jakiś płaszcz. Renifera już masz. I zaraz mi się ciepli robi. Ho, ho, ho.
asanie skombinujemy. Tak więc, drodzy scenarzyści, reżyserzy i poszukiwacze osób, tutaj jest zespół, który chętnie weźmie udział w jakimś świątecznym teledysku. Oczywiście, że tak. No właśnie, no a jakie plany na te święta? Mamy bardzo teraz okres bardzo taki intensywny, bo jest to okres świąteczny. Mikołaj już prawie, że za nami, ale to nie znaczy, że te Mikołaje gdzieś tam się jeszcze nie odbywają. Mniej więcej trwa to w okolicach 10 grudnia się kończy, ale znowu zaczynają się wigilie. I my tych wigilii, jak żeśmy liczyli wczoraj, mamy około, nie wiem, 20. Jeszcze do samej wigilii, czyli kończymy ostatnią wigilię przed wigilią 23 grudnia, więc jeszcze sporo pracy przed nami. A potem wiadomo, święta to już jest taki czas dla nas prywatnie, no i dla naszych najbliższych, dla naszych rodzin, a potem Sylwester i Nowy Rok. No właśnie, a propos Wigilii, jak tak tyle ich mocie, to czy poczujecie jeszcze ta swoja rodzinna Wigilia? Będziecie mieli jeszcze chęcią świętować? No, ta rodzinna nasza Wigilia to przede wszystkim, bo to jest dla nas, nasza rodzina. My jesteśmy tu w zespole jak w rodzinie i z naszymi rodzinami w tejże rodzinie. Także ta Wigilia taka nasza, ona i tak jest ta jedna, jedyna, ta wyjątkowa, bo ta atmosfera, która jest przy stole, jest niepowtarzalna. I każda taka Wigilia, każde takie spotkanie przed tą właściwą, to jest to takie uroczyste, piękne spotkanie, ale jednak w serduchach, gdzieś tam głęboko na dnie, zostaje ta jedna nasza wspólna. I na pewno ta nasza Wigilia jest tak rozśpiewana, że śpiewamy tak. Do samej postępu. A poza tym ja się już osobiście nie mogę doczekać na zupę cebulową, co na Śląsku jest nowością w sumie. To z racji mojej mamy, która samych zup na Wigilię przygotowuje około 8, także naprawdę... A to jakie te zupy są, oprócz cebulowej? Oprócz cebulowej jest zupa rybna. Ja akurat osobiście może nie przepadam, bo jako mała dziewczynka kiedyś zajrzałam do garnka, no i zobaczyłam tam takie głowy ryb, no i tak jakoś mi zostało do dzisiaj, jestem troszkę większa, ale nadal za tą zupą nie przepadam. Potem jest taka zupa kwaśnica, kwaśnica w sumie w górach, ale u nas kwasówka mówi się. Właśnie moja mama tak wprowadziła. Jest jeszcze, wiadomo, tradycyjny barszcz czerwony i koniecznie z uszkami domowymi, swojskimi, tak, grochówka grzybowa. I jeszcze jest, czekaj, bo teraz się pogubiłam, barszcz, kwasówka, bo to tak w tej kolejności mniej więcej, cebulowa. A no tak, cebulowa to moja ulubiona i mojego taty, pozdrawiam serdecznie. Słuchajcie, czego byście życzyli swoim fanom na te święta i na nadchodzący rok? Prawdziwej radości, takiej nieukrywanej, niewyuczonej, szczerej, żeby każdy dzień był naprawdę lepszy od poprzedniego, żeby spełniły się wasze marzenia, ale niekoniecznie te takie wielkie, jakieś ambitne, tylko nawet te najmniejsze, najdrobniejsze, które gdzieś tam od lat drzemią w każdym. A przede wszystkim przy stole wigilijnym, kochani, spokoju, życzymy wam spokoju i radości, radości, wybaczenia, odpoczynku. Wybaczenia. Dokładnie. Wybaczysz mi? Tak. A zapytasz, czy ja ci wybaczę? Ale ty nie masz mi czego wybaczać, no przecież ja jestem grzeczny. No mężczyźni, prawda? Tak, tak to jest. Ja wam serdecznie dziękuję. Ja osobiście życzę wam weny twórczej, dużo energii, zdrowia i szczęścia, bo to też jest bardzo potrzebne. Dziękujemy. To Bogdan nie dziękuję, a ja chciałabym podziękować za tą wenę twórczą, bo ona się nam przyda w związku z tym, że szykujemy się do czwartej płyty, która już w kwietniu, już niebawem. Tak. To my się już nie możemy doczekać, jak tylko już będzie coś gotowego, to dejcie nam znać, my bardzo chętnie was odwiedzimy. A teraz będziemy i dziękujemy za zaproszenie. A teraz, drodzy państwo, pioseneczka. Nie zapomnę tej miłości. Nasz...
i dniem i nocą, gdy jasne gwiazdy na niebie śnią, więc nas słuchują.